Niezwykłe rzeczy dzieją się w dzisiejszym czytaniu: Tobiasz starszy doznaje uzdrowienia swoich oczu, pomaga mu w tym Tobiasz młodszy. Także Tobiasz starszy podniósł się i, utykając na nogę, wyszedł do wrót podwórza. Wtedy przystąpił do niego Tobiasz, żółcią ryby w ręku, dmuchnął w jego oczy, dotknął go i rzekł: Ufaj, ojcze. Nałożył mu lekarstwo i odczekał chwilę. Potem obiema rękami ściągnął bielmo z kącików jego oczu. Piękna historia i jeszcze piękniejsze przesłanie: okazuje się, że potrzebujemy drugiego człowieka do tego, żeby docierać do prawdy w naszym życiu, do tego, żeby nasze oczy widziały prawdę, żeby nasze oczy widziały rzeczywistość taką, jaka ona jest, żebyśmy też w prawdzie widzieli siebie, w prawdzie widzieli rzeczywistość, która nas otacza, w prawdzie też widzieli rzeczywistość Kościoła. Potrzebujemy do tego drugiego człowieka. I nie czekajmy może na taki moment, kiedy że jesteśmy tak bardzo zamknięci, naprawdę, kiedy jesteśmy tak bardzo, myślimy, że jesteśmy samowystarczalni, że musi ktoś do nas przyjść i w pewnym sensie jakoś przebić się przez nasz pancerz takiej niechęci słuchania, niechęci otwierania oczu, naprawdę. Myślę, że lepszym sposobem jest wyjście z inicjatywą. Jest zadawanie pytań, jest y, takie spotkanie z drugim człowiekiem, o którym wiemy, że on może nam pomóc, i zadanie pytania. Słuchaj, jak Ty to widzisz? Ja zrobiłem tak i tak. Co o tym myślisz? Co o tym uważasz? Y, jak Ty to widzisz z perspektywy? Taka, y, takie życzliwe pytania postawione właściwej osobie mogą zaowocować życzliwymi. I bardzo światłymi odpowiedziami, że ten drugi człowiek nie musi być, nie musi nawet posiadać jakiejś wielkiej wiedzy, ale ma coś wielkiego. Tym czymś wielkim jest charyzmat dystansu. Widzi nas z pewnego dystansu, i widzi lepiej to, czego my nie widzimy od środka. To dotyczy, to dotyczy naszych osobistych relacji, ale to może też dotyczyć naszego. Życia Kościelnego, kiedy my, hierarchowie Kościoła, patrzymy z naszej perspektywy, a kiedy osoby świeckie, wierni Kościoła Katolickiego, patrzą na nas, na hierarchię z dystansu, to mogą nam dużo pokazać, mogą nas dużo nauczyć mądrości. Myślę, że w tym jest duże światło, to co przeżył tobiasz, takie przejrzenie na oczy. W tym też i w naszym życiu osobistym, dzięki relacjom, dzięki słuchaniu drugiego człowieka, ale też i w życiu kościelnym, dzięki słuchaniu naszych wiernych świeckich, możemy przejrzeć, możemy widzieć więcej, możemy doświadczyć uzdrowienia naszego oczu. I też uzdrowienia naszych serc niech Pan da nam światło, oczy serca.